Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się na południu Polski w Centrum Doradztwa Technicznego w miejscowości Chechło. Tematem dzisiejszego spotkania będzie ochrona herbicydowa buraka cukrowego, a konkretnie ochrona w technologii Convizo. Bardzo zimna wiosna. W momencie, kiedy my wykonywaliśmy siewy na tej plantacji, to był 31 marca, temperatury bardzo niskie, temperatura gleby oscylowała w granicach około 10-12 stopni, wykonaliśmy siewy, po czym w naszym tutaj całym rejonie nastąpiły bardzo niekorzystne warunki pogodowe. Bardzo niskie temperatury, dochodzące nocą nawet do poniżej 0 stopni, spowodowały bardzo długie, aczkolwiek równe wschody buraka cukrowego. Te wschody trwały niejednokrotnie w naszym rejonie, nawet 3 tygodnie. Co jest bardzo ważne, po zejściu buraków cukrowych nastąpił wzrost temperatur oraz odpowiednie opady deszczu w tym rejonie tutaj. Buraki prezentują się bardzo okazale. Ten tutaj na pewno przekroczył wagę już 1 kg. Technologia innowacyjna, oparta o dwie substancje aktywne. To jest o substancję o nazwie foramsulfuron oraz substancję o nazwie tienkarbazon. I te dwie substancje, wzajemnie uzupełniając się, powodują bardzo dobre i skuteczne zwalczanie chwastów występujących na plantacjach buraka cukrowego. Technologia Convizo One jest technologią innowacyjną i tutaj należy nadmienić, że buraki do tej technologii są specjalnie do tego celu przygotowane. Informacja etykietowa, czyli dawki, jakie należy stosować. Tutaj ta dawka jest niezmiennie dawką litr preparatu na hektar. Firma Bayer wyraźnie zaleca, aby w warunkach niekorzystnych, czyli w warunkach suszy, niskich temperatur, kiedy produkt może być troszeczkę gorzej przyswajalny przez chwasty, łączyć z adiuwantem olejowym. Co jest bardzo ważne, wiemy o tym, że możemy zastosować zarówno dawkę pojedynczą w ilości 1 litr na hektar, ale również w etykiecie ta informacja jest, możemy zastosować dwie dawki, czyli dwa razy po pół litra i również w warunkach niekorzystnych, czyli niskich temperatur, wysokich temperatur, kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, produkt może być gorzej przyswajalny. Ta dawka pół litra Convizo powinna być wzbogacona o litr adiuwanta olejowego. Bardzo częstym pytaniem, które nasuwa się wśród naszych plantatorów, jest termin zastosowania tego produktu. Proszę Państwa, ten termin to nie jest termin taki typowy w technologii konwencjonalnej. Stosowaliśmy zawsze zabieg w terminie wschodów siewek chwastów. Tutaj nie możemy zrobić zabiegu od razu w momencie, kiedy widzimy, że następują kolejne wschody siewek chwastów. Musimy troszeczkę odczekać i pamiętajmy, że takim najlepszym terminem do zastosowania preparatu w dawce pojedynczej, czyli w dawce litr Convizo plus litr oleju, to jest termin drugiej pary liści właściwych. Nie możemy tego zrobić zbyt wcześnie. Jeżeli chodzi o technologię dawek dzielonych, czyli 2 razy pół litra Convizo plus adiuwant olejowy, pamiętajmy, że powinniśmy robić ten zabieg pierwszy w dawce pół litra Convizo nie wcześniej, w momencie, kiedy mamy pierwszą parę chwastów. I tak bardzo ważną informacją jest, że nie patrzymy na fazę rozwoju buraka, bo burak tutaj niezależnie od fazy rozwojowej będzie zawsze odporny i tutaj cechuje się ten produkt bardzo wysoką selektywnością, ale tutaj patrzymy na fazę rozwojową chwastów i takim najważniejszym chwastem wskaźnikowym jest komosa biała. I pamiętajmy, jeżeli mamy fazę liścieni komosy białej, to nie jest faza do wykonania zabiegu. Faza do wykonania zabiegu to jest faza, tak jak wcześniej mówiłem, faza co najmniej pierwszej pary liści właściwych. Proszę Państwa, myślę, że już niedługo, za 2-3 tygodnie, dokonamy zbioru w tej plantacji. I oczywiście, jeżeli Państwo będą chcieli, czy mieli możliwość tutaj ilustracji tych plantacji, my bardzo chętnie zapraszamy, czy to na plantację buraka cukrowego, czy inne plantacje, które tutaj posiadamy.